Serwus, YouTube, dzień dobry na wszystkich, bardzo gorąco i bardzo serdecznie. Ja jestem Milki, to kolejny odcinek na moim kanale Zupalionowa. Słuchajcie, na wstępie upewnijcie się, czy zostawiliście łapeczkę do góry. Koniecznie zostawcie teraz łapkę w górę, słuchajcie, ponieważ dzisiejszy odcinek to będzie jakiś kosmos. Ja już to czuję, słuchajcie, że to będzie taki kosmos, że ja nie mogę. Pamiętajcie jeszcze o subskrypcji oczywiście i o tym, żebyście byli na mojego Instagrama Milkacz przez 2a, ponieważ tam, słuchajcie, są fajne rzeczy, także wszyscy teraz wbijają na mojego Instagrama. Ale słuchajcie, wracając do Minecraftcika. Zobaczcie, co my tutaj mamy. Wchodzę sobie tutaj, wstaję z łóżka rano i widzę takie coś. Więc tak, czytamy. Hej Emilka, zapraszam Cię do naszego sekretnego miejsca, w którym spytałem się Ciebie o chodzenie. Do zobaczenia, czekam tam na Ciebie. Więc słuchajcie, dzisiaj wiadomo jakie to jest oczywiście miejsce. To jest ta altanka cała, która znajduje się gdzieś mniej więcej w tam, słuchajcie. Nie tam, słuchajcie, w tamtym kierunku. Mamy, słuchajcie, tutaj również skrzynkę, w której jest, patrzcie ile, kurde, czerwonych tulipanów. Zobaczcie, czy wy to czajcie. Raz, dwa, trzy. 3 razy 9. To mamy, słuchajcie, 27 staków tulipanów, więc to jest po prostu masakra, słuchajcie. Nie wiem, co Tościk wymyślił tutaj. Ha, ale mi nic nie zostaje, słuchajcie, jak tam po prostu się przejść. Także, słuchajcie, myślę, że pójdziemy sobie tutaj tak normalnie, wiecie, na spokojnie. Kurde, to jest jakiś pająk, dobra, trzeba go zabić, bo nie może on nas tutaj teraz, wiecie, uszkodzić czy coś. Ja mam nadzieję, że, słuchajcie, wyglądam ładnie. Ubrałam się, słuchajcie, moje najlepsze ubrania, jakie miałam. No i słuchajcie, no co, no idziemy, słuchajcie, nie, no ja jestem naprawdę mega tego wszystkiego ciekawa. Zobaczymy, co on tam takiego wymyślił. Ja zupełnie nic nie wiem, słuchajcie, jest to niespodzianka, także no, kurde. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra, musimy się tam jakoś przejść w ogóle. Okej, tutaj w ogóle jakieś dziwne rzeczy się dzieją. Czemu tu jest, dobra, czemu tu jest statek? Ja nie mam pojęcia, ale okej, słuchajcie. Lecimy sobie tam szybciutko. No i zobaczymy, słuchajcie, zobaczymy. Jejku, jestem naprawdę tego mega, mega ciekawa. Jestem strasznie podjarana i troszeczkę się stresuję tym wszystkim, no bo wiecie, jak to, kurczę, no. Różnie bywa, słuchajcie, już widzę tą altankę, także słuchajcie, szybciutko tam sobie przejdziemy. W komentarzu swoją drogą możecie napisać, nie wiem, serduszko, to wtedy ja wam szybne serduszko, jak napiszecie. O kurczę, chyba jest tam, patrzcie, on tam jest. Ja nie mogę, on tam siedzi, słuchajcie, ja cię kręcę, dobra, słuchajcie, idziemy tam, dobra, spokojnie, to jest jakaś w ogóle krew, ja nie wiem, co tutaj się dzieje. Nie mam pojęcia, co jest, ale okej. Ja nie mogę, dobra, słuchajcie, ja jestem już chyba gotowa na to wszystko. Trzymajcie mocno kciuki, słuchajcie, tam w komentarzach. Jak zostawicie łapkę w górę, to na pewno wszystko pójdzie dobrze, także no, dobra. Idziemy tam, słuchajcie, jestem już bardzo blisko. Okej. Oj, dobra, dobra. Uwaga, uwaga, dobra. Jest tam. No, hejka. Hejo, witam bardzo serdecznie. Witam. Słuchaj, skoro tutaj przyszłaś, znaczy, że trafiłaś na moją wiadomość tajną. Trafiłam, trafiłam. Chciałbym... Mam dla ciebie niespodziankę. Okej. Okay. Bardzo fajną niespodziankę, mam nadzieję, ale musisz sobie usiąść tutaj, żeby ja stanę sobie tutaj, bo ja będę musiał stać na... Tak jakby to jest scena, wiesz, wyobraź sobie, że to jest scena. Okej. Okay. A ty jesteś na widowni, wiesz, o co chodzi. Nie, nie będę tańczył, nie będę tańczył. Znaczy może troszkę też, ale nie, to nie jest najważniejsze. Okej. Okay. W każdym razie przygotowałem dla ciebie piosenkę. O kurczę. Tak, więc teraz będę śpiewał, oczywiście dla ciebie. Dzięki. Nie będę ukrywał, że się bardzo stresuję, bardzo się stresuję, wiesz? Mm-hmm. Więc wszyscy widzowie muszą zostawić teraz łapkę w górę, żebym się nie stresował, żebym się nie stresował. Tak, pozostawiajcie, słuchajcie, łapki w górę. W tym momencie. Dobra. Czekaj, muszę jeszcze wydech, wydech. Dobra, dobra, uwaga, startujemy. Chciałbym powiedzieć ci tylko miłe słowa. Kocham cię, bo jesteś baba wystrzałowa. Lubię z tobą zwiedzać świat jak sowa, bo przy tobie odpoczywa moja głowa. No bo Minecraft to jest nasze życie. Chcę w nim z tobą dzielić każdy dzień i każdy tydzień. Nie obchodzi mnie, co o nas dziś mówicie. No bo Milki, moja baba jest najlepsza, na nią liczę. Ojej, brawo. To było takie piękne, to była, ja to nie była mogę. Piosenka moja dla ciebie w tym aż momencie. Aż się cała zaczerwieniłam, ja nie mogę, to było takie piękne. Ja o, nie mogę. Taka na salę! Ej, ale to było piękne, naprawdę.
Dziękuję ci za tą piosenkę, to było niesamowite. Proszę bardzo, bardzo wow. się starałem. No, jest piękne, naprawdę, bardzo mi się podoba. Na dzwonek sobie ustawię i na budzik. Na donate. O tak, na donate, to będzie piosenka na donate. Nie, no naprawdę piękne, bardzo ci dziękuję. Wzruszyłam się. Nie ma problemu, nie ma problemu. Bardzo się wzruszyłam, naprawdę. Ja nie wiem. Nie, to była najlepsza, nikt dla mnie czegoś takiego po prostu nie zrobił. Nikt nie był na mnie tak romantyczny. No, ja wiem. Słuchaj, ja wiesz co jeszcze chciałem ci powiedzieć? Ponieważ no słucham cię. Wydaje mi się, że powinniśmy zamieszkać razem. Znaczy mieszkamy niby razem w Borowiku, ale tam są inni też. Ja myślę, że powinniśmy wybudować sobie dom nasz. No, powiem ci, że to jest dobry pomysł. To proponuję, żebyśmy teraz poszli wybrać to miejsce na dobra, na dobra, teraz to zrobimy. Słuchajcie, a w komentarzach możecie napisać, jak wam się podobała ta super piosenka. Mi się strasznie podobała. Naprawdę. To było piękne. Naprawdę, wzruszyłam się. Prawie się popłakałam. Łezka mi się w oku zakręciła, na serio. No, jak chcecie więcej takich piosenek, to oczywiście łapki w górę i napiszcie w komentarzu. Czekaj, gdzie ty jesteś? Ja tu jestem. O, idę za tobą, idę dobra, za tobą. Ja proponuję, żebyśmy poszli gdzieś za zamkiem naszym, tam, w tamtą stronę. Mm-hmm. Tak, żeby to było na odludziu, wiesz, na jakiejś takiej górce ta, fajnie. Ta, ta, rozumiem. Taką willę bym wybudował. Dobra. Będziemy budować i to będzie coś pięknego, taka chawira. Dobra, robimy to w takim razie. Pochodź tutaj. Skipper, w ogóle jest ciemno, masakra, ale okej. Okay. Jakoś musimy przetrwać tą noc. Chudziku, ile tu jest kliperów? Co jest? No, jest dużo, jest noc. Musimy to jakoś przetrwać. Wow! Jak się wystraszyłem. To nie ja. Jejku, ale naprawdę ta piosenka była taka przecudowna. Serio. Słodkie to było, takie słodziaśne. Piękne, piękne. Ja jestem tak zestresowany przez to. Wiesz, jaka ja byłam zestresowana, nie wiedziałam, co ty wymyślisz w ogóle. No, ja to tak długo planowałem. No, wyobrażam sobie naprawdę. Piękne. Gdzie ty z nim zniknąłeś? Gdzie ty jesteś? Tutaj, patrz, tu jest, gdzie ty jesteś? Tu jesteś, dobra, no, tutaj jestem, tu. A, tu. No, stańmy tu i wybierz miejsce. Ojejku. Powiem ci, że, dobra, czekaj, polecę, chodź za mną w tamto miejsce. Tu mi się wydaje być całkiem spoko. O nie, tu jest ten domek, co Neon były na pranku, aż go muszę zniszczyć za niedługo. Ało. Bo mi się bardzo źle kojarzy. O nie. No, mi też, ale powiem ci, że uważaj, bo za tobą jest ogr. Mhm. Patrz, wydaje mi się, że tu, gdzie teraz jestem, jest spoko miejsce, nie? Dobra, już tam tutaj, idę. Nie? Tutaj? Tu. No, tu jest fajnie, tu taka górka. Wykarczować cały ten las, tu zrównać to jakoś ten i w tym miejscu byśmy mogli zacząć budować ten a tutaj zobacz, dom, ale... a tutaj patrz. Albo tam. Na samej górze, tam. Żeby to był, wiesz, taki... No. Ale to jest ładne, są tutaj mega fajne widoki, widzimy nasz zamek stąd. Dobra, no myślę, i że tu jest super. Taką, o kurczę, jaki tu jest zaułek taki fajny. Gdzie? No tu, oho, z tej strony, no. Możemy tutaj w sumie tu zrobić, na dole. Tak, to jest super plan. Dobra, ale tu będzie tutaj, willa, to jest idea, ja to mogę. Jest takie dobre miejsce. Dobra, tutaj to robimy, tutaj, tu będzie nasz domek, słuchajcie, tu ja wybudujemy nasz wspólny dom. I tutaj będą małe dościki się wychowywać. Albo dwa, powstanie dom, w którym mieszkać się da. Uważaj. Dobra, to w takim razie tutaj... To będzie to miejsce. Masz już w ogóle, masz sikierkę, no nie? Żeby już tak coś zacząć. Tak. Mogę zacząć rąbać drewno. Dobra, ja też ci pomogę. Drewno. Ponieważ, kurde, tutaj... Dokładnie, żebyśmy już mogli tutaj coś sobie zaznaczyć w ogóle. Teren to po pierwsze. Dokładnie, ale dokładnie. To będzie naprawdę coś tak, czyli to będzie piękna przygoda. Jejku, ile tu jest potworów. Masakra. Trzeba tutaj też oświetlić wszystko dobrze. Z tego co widzę, ale to się wszystkim w sajcie zajmiemy w przyszłości na spokojnie. Ale to będzie piękna hawira. Ja już czuję, to trzeba zrobić taką nowoczesną, albo nie wiem czy nowoczesną, taką... Nowoczesną taką... albo taką przytulną. Taką przytulną, ale nowoczesną jednocześnie, o. To będzie sposób. Trzeba coś tutaj wymyślić takiego. Ale o. Trzeba zrobić dużo, naprawdę ona musi być duża i musi być ciekawa z zewnątrz. Dobra. W środku na pewno będzie ciekawa, przez modyfikacje, które mamy, ale na zewnątrz musi być cudowna. Będzie cudowna, ja ci to mówię. W końcu skończyłem, jestem doktorem z architektury, więc wiesz. Rozumiem. Minecraftowa architektura, słuchajcie, to jest to. Szkoda, że nie ma takiego czegoś w realu. Poszłabym na to, naprawdę. To byłoby spoko. Dobra, no prawie trzeba wykarczowaliśmy już, pamięci. No, szybko to idzie, nie? Bardzo szybko. Więc także superancko. Będzie można zrobić i będziemy mogli robić jakieś tajne bazy w ogóle pod tym, jakieś no. Coś w ogóle będziemy, to, ja nie mogę, jaki to się nam kontencik szykuje, cudowny. Ja już na pewno nie mogę doczekać, aż będę mogła tutaj wychować w tym domu malutkie tościki.
Musi być duży ten dom, bo ja chcę dużo tościków. Także... Przygotuj się na to, przygotuj się na to. Dobra, dobra. Ale będę zmęczony. Będzie ciężko, ale damy radę. Dobra, patrzcie, no już tak naprawdę wykarczowaliśmy cały las. Tutaj. I tutaj, gdzie? Tutaj będziemy mieli stawiać, co nie? Ten domek. Tak, tak, tak. Gdzieś w tym miejscu, nie wiem, kurczę, w jaki sposób. Trzeba zdobyć dużo, słuchajcie, surowców bardzo, ale mam nadzieję, że jakoś nam się po prostu wszystko uda. No i tyle w sumie, no. Dobra, myślę, że teraz wrócimy do zamku i zapamiętamy to miejsce i po prostu tutaj wrócimy wtedy, kiedy będziemy mieć już plany na budowę, bo oczywiście trzeba, słuchajcie, wszystko ogarnąć. Ja się wystraszyłam, więc musimy, słuchajcie, ogarnąć plany na budowę, musimy pozbierać, słuchajcie, sobie surowce i dopiero wtedy będziemy mogli, słuchajcie, tutaj wrócić i wbudować nasz domek, ale to myślę, że będzie w niedalekiej przyszłości. Także co, no, wracamy teraz, słuchajcie, do zamku. Tak, wracamy. Czekaj, w którą stronę to było? Ja nawet nie wiem, czekaj. A już wiem, dobra, chodź tutaj. Tu. Gdzie? Jesteś? Już wracam po ciebie. Ja gdzieś jestem na... O, dobra, widzę cię. Dobra, to tutaj, tu obok ciebie. A tu, dobra, no to w tamtą stronę. Dobra, w takim razie wracamy i naprawdę ja się strasznie mogę tego doczekać w sumie, aż będziemy mieć ten... No bo ten zamek to, wiesz, niby spoko sprawa i w ogóle, no ale jednak... Fajnie ale mieć coś swojego, nie? Fajnie mieć coś swojego. Za dużo się dzieje. Tak, no. Fajnie mieć coś swojego, dokładnie, no. No a tak, to wiesz, no jest też cały czas, kurde, neonek nam przeszkadza, jak nie neonek, to dobra, ktoś inny chodzi. Ja już jestem prawie w zamku, dobra, nie? Dobra, dobra, dobra. Też dobra, już... no ja jestem koło zamku, Ja też jestem obok zameczku. O, wow, dostałem, o, wow. Ej, umrę! O, nie ma pół serduszka! Pół serduszka, bez kitu, mam pół serduszka. Nie! O, sztos. O nie, naprawdę, sztos. ale cię wystrzelił. Ale miałam pół serduszka, co nie, i to było takie, o nie. Możesz pozbierać swoją drogą moje itemki, tutaj przyjdź do mnie, bo nie chcę się tam iść. Tym bardziej, że nie mam grudka. Możesz ten... A, tu jest mnóstwo potworów. O nie. Dobra, no ja jestem koło twoich itemów, nie? Dobra. Ojojojoj, dobra. To wiesz co, to może weź się ty się do mnie tepnij, bo ja już jestem w zamku, no to wiesz. Ale to itemy tu są twoje. To zabierz je, możesz je zabrać. Nie mam miejsca, a dobra, może mam, to zabiorę. Mam tam parę tylko itemów chyba, w sensie nie ma tam zbyt wielu rzeczy, także... Możesz tutaj przejść i już jest w ogóle wschód słońca, także super. Będzie, słuchajcie, ładnie zakończymy ten odcinek, ponieważ już niestety to już koniec, no. To co, jesteś? Dobra, szybko się kończy. Jestem obok borowika. Dobra. Czekam tutaj na siebie. Przy pięknym wschodzie słoneczka. Jejku, jak to ładnie, słuchajcie, wszystko wygląda. Zobaczcie. Dobra, jestem koło borowika. Dobra, ja jestem tutaj. Możesz przyjść tutaj. O, proszę bardzo, wywalam te wszystkie itemy. Dobra, dzięki. Bardzo dziękuję, że mi wszystko zabrałeś, słuchaj. Jesteś kochany. Jeszcze ta dzisiejsza, kurczę, piosenka. No to już w ogóle, słuchajcie. Coś pięknego. Dobra, słuchajcie, także... Tym akcentem będziemy kończyć ten odcinek na tle pięknego wschodzącego słońca. Słuchajcie, mam nadzieję, że się spodobał. Jeżeli chcecie więcej odcinków z Tościkiem, no to koniecznie stawiajcie dużo łapek w górę oraz subskrypcji. Wbijajcie do Tościka oczywiście na kanał. Widzimy się w kolejnych odcinkach na moim kanale. Trzymajcie się, pa, pa. Do zobaczenia. Miłego dzionka. Hejo!